15 października zamknięta została sala obsługi klienta w puławskim oddziale ZUS. U jednego z pracowników test wykazał obecność wirusa SARS-CoV-2. Najpilniejsze sprawy można obecnie załatwić przez internet lub pozostawiając wypełnione dokumenty w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku. W związku z sytuacją epidemiczną od dziś, 15 października, nieczynna jest sala obsługi klientów w inspektoracie ZUS w Puławach. U jednego z naszych pracowników test potwierdził zakażenie COVID-19. Ten pracownik miał kontakt z klientami, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w maseczce, na stanowisku oddzielonym od klientów, dodatkowo szybą z plexi. Od kilku dni nie ma go w pracy. Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem i czekamy na decyzję sanepidu co do dalszych działań. Jeszcze dzisiaj, czyli 15 października, pomieszczenia, w których przebywał zakażony pracownik, przechodzą dezynfekcję i ozonowanie, a o ponownym otwarciu sali obsługi będziemy informowali osobnym komunikatem. Wnioski i dokumenty można nadal składać w puławskim ZUS do specjalnej skrzynki przy wejściu do budynku bez osobistego kontaktu z pracownikami. Z bezpośredniej obsługi klientów można korzystać też w pozostałych placówkach ZUS w regionie, na przykład w biurze terenowym w Rykach, Opolu Lubelskim czy w oddziale ZUS w Lublinie. Zachęcamy też klientów do tego, żeby załatwiali swoje sprawy bez wychodzenia z domu, tak jest najbezpieczniej, przez platformę usług elektronicznych ZUS. Konto w portalu można założyć przez internet, za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Działa również infolinia ZUS pod numerem 22 560 1600, która jest dostępna w dni robocze od 7 do 18.